Dziennikarze Beata Biel i Piotr Pytlakowski przybliżą Państwu największe kryminalne zagadki ostatniego ćwierćwiecza. Sprawy, które nie tylko poruszyły opinię publiczną, ale i często były katalizatorem zmian, które ukształtowały dzisiejszą Polskę. Postarają się podsumować dotychczasową wiedzę na temat przebiegu śledztw. Spojrzą na każdą ze spraw z perspektywy zaangażowanych w nią osób. Spróbują ustalić, kim są sprawcy zbrodni, które wstrząsnęły Polską. Dlaczego zginął Pershing? Porachunki gangsterskie. O co chodziło? Nie, nie, o tym nie będziemy rozmawiać, o co chodzi. Czy dla niego miało znaczenie życie ludzkie? Czy gdyby była potrzeba, to by, nie wiem, szedł na wojnę z kałachem w ręku? Gdyby była taka potrzeba, to poszedłby i zabił. Nie znam takiego gracza, który by parę razy wygrał. Raz można wygrać, drugie, ale generalnie trzeba przegrać. Samochód był zaparkowany, tak jak ten, tyłem do ulicy i obok leżał człowiek z ranami poszczałowymi, klatkę piersiową w głowę. On został zastrzelony, jeśli dobrze pamiętam, w trakcie pakowania sprzętu. Tak. Bagażnik był otwarty w Mercedesie. To był Mercedes klasy S na warszawskich numerach rejestracyjnych. Przytomny? Nie, on nie był przytomny, tylko żył jeszcze. Był na miejscu jakiś lekarz, ktoś z narciarzy, który go tam reanimował, był jeszcze ktoś tam, ktoś mu kurtkę podłożył pod głowę, no usiłowali człowieka ratować. No, karetka przyjechała dość szybko nawet i zabrali go, dlatego ja oficera dyżurnego powiadomiłem, że wysłał kogoś, bo jak się dowiedziałem już od przygodnych ludzi, że to jest Pershing, to wiedziałem, że może dojść do ponownej próby, żeby dokonał po prostu. Kojarzył pan, co to za postać? Tak. Każdy go znał. To jest pruszkowska dzielnica Żbików. Andrzej Kolikowski, znany jako Pershing, mieszkał w pobliskim Ożarowie, ale los szybko zetknął go z chłopakami ze Żbikowa, parasolem, kiełbasą i masą. Kiedyś był zwyczajnym kierowcą w transbudzie, piłkarzem i zapaśnikiem, a potem już tylko wielkim graczem. Grywał o wysokie stawki i w interesach, jakimi się zajmował, i w kasynach, które kochał. Część życia spędził na wyścigach konnych na Służewcu, gdzie bywał również Konrad B. Kiedy pan poznał Pershinga? Mniej więcej w 1986 roku. W jaki sposób? A taki mój kolega, Marek Gruby, jeden z najlepszych graczy w Polsce, przywiózł mnie na wyścigi właśnie. Miałem 16, niecałe 17 lat. Jak pan opowie, jaką rolę ten Pershing w tym miejscu pełnił? Był graczem, nie pełnił żadnej roli. No, nie był byle jakim graczem. Był graczem, z którym inni się liczyli. No, był jednym z najgrubszych, o ile nie najgrubszym graczem w historii wyścigów. Ponad wszelką wątpliwość. Wygrywał? Wygrywał. Myśmy płacili wynik tablicy, jednak mniej więcej jak 15 do 1. Ja przyjmowałem w te najgrubsze zakłady do $100, przy czym siła nabywcza tego dolara była zupełnie inna, bo $30 to była pensja, czyli odpowiedni trzech pensji. Natomiast Pershing wtedy w tej gonitwie postawił 4000.
po wszystkich bukach. No i trzeba było mu zapłacić dokładnie 15 razy tyle. Lubił wydawać pieniądze, które wygrywał? Tak, lubił żyć. No, dużo zarabiał, dużo wydawał. Kochał życie i spędzał je tak, jakby było nieustanną zabawą. Jednego dnia w Nowym Jorku kibicował obok ringu swojemu przyjacielowi, bokserowi Andrzejowi Gołocie, by następnego bawić się na pruszkowskiej imprezie. Zawsze we wzorzystych koszulach, jasnych spodniach, jakby wciąż na wakacjach. To właśnie on, Pershing, środek balangi. Świat wiruje, a wokół kobiety i taniec. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Życie się wtedy koncentrowało w środy, soboty i niedzielę na wyścigach. Później wszyscy jechaliśmy do Mariotu, do kasyna na ruletę. Pershing bardzo, bardzo dobrze i bardzo grubo grał w ruletę. Była przyjemność po prostu patrzeć, jak on gra. Grał grubo, grał ofensywnie, wygrywał dużo. Kiedy przegrywał i zostawała mu dosłownie ostatnia garść żetonów w ręku, to było słynny moment, już wiadomo, co się stanie wtedy. Rzucał żetonami resztą żetonów o stół i krzyczał, a przegrałem z ban złota. I faktycznie przegrywał z ban złota. Przepraszam, jak dojechać do stajni? Prosto, wyjechać stąd, całkowicie przez las jeszcze i pan będzie widział, jak do Osiecka dojedzie. Dobra. Jockeje wciąż pamiętają Pershinga. Był w ich świecie ważną postacią. Wygrywał dzięki nim, a i oni dzięki niemu zarabiali więcej. Większość się zgadzało, większość to, no, mówiąc szczerze, trochę się przeliczyło, bo ze swojej stajni jockeje to nie mieli problemu. No ale jak siadał taki jockey obcy na jakiś z innej stajni konia, to nie wiedział o tym koniu nic. Generalnie widział to z poprzedniego wyścigu, że ten koń po prostu słabo biegł. No ale okazuje się, że koń za 3 tygodnie zmienia formę i idzie doskonale. I wtedy jest problem w ogóle z wykonaniem dyspozycji. To wtedy trzeba go wstrzymywać. Tego trzeba wstrzymywać. No między innymi tu paru się tak trochę i załatwiło. No. Umówił się, że nie będzie go w wyścigu. I to tak się zdarzyło, że miał klacz u innego trenera, nie wiedział, że tak dobrze będzie biegł. No i było widoczne, przytrzymał przy trybunie i komisja to widziała. No. Zbyt nachalnie powstrzymał. Zbyt nachalnie, tak. A on to zrobił dlatego, że obiecał Andrzejowi? Że go nie będzie. Że nie wygra. Że nie wygra. Jak ktoś postąpił wbrew Pershingowi, to jak się potrafił zachować wtedy? No z tego, co słyszałem, były jakieś tam sytuacje, że kogoś tam nad Wisą mieli topić. To ktoś tam musiał bilety te przegrane, bo kiedyś były, bo dzisiaj to jest, a kiedyś były te bloczki biletów, więc jak musiał to zjadać po prostu. Ale generalnie pierwszy, drugi raz darował i praktycznie kupował sobie ludzi, mówiąc na stałe. Że... On tak jak gracz, nie? Parę razy w życiu miał szczęście i wygrał, a raz na końcu przegrał. Ostatecznie. A przecież no, gracze generalnie, co przychodzą na wyścigi, to nie znam takiego gracza, który by parę razy wygrał. Wygrywa się... Raz można wygrać, drugie, ale generalnie trzeba przegrać. Przegrał ostatecznie, kiedy dopadły go kule w Zakopanem. Był przecież nie tylko graczem, ale przede wszystkim gangsterem z Top Listy, jedną z najważniejszych postaci polskiej mafii. Kim był w świecie przestępczym, najlepiej wie jego przyjaciel, Jarek zwany Masą. Gdyby nie śmierć Pershinga, nie zdecydowałby się na zostanie świadkiem koronnym. Wszystko potoczyłoby się inaczej. Skąd
się wzięła taksówka Pershinga? Czy jesteśmy w stanie to powiedzieć? Dlaczego Pershing? Może dlatego, że był szybki, impulsywny. Szedł jak Pershing, prawda? Takie było kiedyś powiedzenie, jak tylko właśnie był news w wiadomościach o tej rakiecie, to machał i Pershing, bo to wyszło razem, no i to jak się mówiło, ale poszedł jak Pershing, prawda? No i potem się przykleiło to do Pershinga. To był stary zapaśnik, prawda? Potrafił się bić, potrafił trzymać młodzież krótko za twarz. Miał, zdaje się, duże poczucie humoru. Lubił się bawić, lubił tańczyć, lubił grać. Tak, to był wesoły człowiek. Lubił rozrywkę. Pershing nie był typem recydywisty, złodzieja, włamywacza. Nie, ale obracał się w towarzystwie recydywistów, złodziei i włamywaczy. Lubił to towarzystwo? Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat, natomiast musiał przebywać w tym towarzystwie, bo to towarzystwo miało pieniądze. A na czym on głównie zarabiał? Na wyścigach i z gangsterki. A z gangsterki? Dokładnie z czego? Jeśli można by wymienić. Z tego, co tam są, z czego? No z tego, czym się gangsterka zajmowała w latach 90. Czyli haracze, porwania, wymuszenia. Narkotyki? Później narkotyki. Później również maszyny do gry, które wyparły narkotyki. To było wydarzenie, kiedy w 1994 roku Pershing trafił po raz pierwszy za kraty, oskarżony między innymi o paserstwo i nielegalne odzyskanie długu. On sam nie dowierzał, że to możliwe. Był przecież zawsze taki sprytny, nie zostawiał śladów. I kto go dopadł? Młoda, początkująca prokuratorka. Jego starego lisa, który nie z takich opresji wychodził na czysto. W czasie przesłuchania, jak on się zachowił? Normalnym podejrzanym. Pewno rozczaruje pana redaktora. Nie była to osoba wzbudzająca jakieś przerażenie, czy też strach u osoby wykonującej z nią czynności procesowe. Był oburzony przede wszystkim tym, że wykreowano go na szefa zorganizowanej przestępczości. Był oburzony na dziennikarzy, na czwartą władzę, że w ten sposób naruszane są jego dobra osobiste. Nigdy nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Pod moim adresem, mówiąc kolokwialnie, były wycieczki takie osobiste, dosyć nieprzyjemne ze strony oskarżonego. Obrońcy też mi nie szczędzili tych nieprzyjemnych słów, no ale prokurator musi się pogodzić z taką sytuacją, że jest atakowany, że może być atakowany, musi zachować zimną krew i musi sobie z tym radzić. Tak, było parę nieprzyjemnych sytuacji w związku z tym postępowaniem. Czyli doświadczony gangster próbował wykorzystać swoją przewagę wiekową nad młodą dziewczyną, która go oskarżała. Coś w tym było. Tak na początku chyba było nawet tak, że spodziewał się, że poradzi sobie z tą sytuacją, bo tu młoda pani prokurator, delegowana do Wydziału Śledczego, pewno bez doświadczenia. I chyba tak na początku patrzył na mnie z pewnym przymrużeniem oka. Takie odnosiłam wrażenie. No, pewno po wyroku skazującym już odczuwał złość. No, on się wypierał, że nie jest żadnym szefem przestępczości zorganizowanej, a z pani punktu widzenia był ważną postacią tego świata? Ja myślę, że on był istotną postacią zorganizowanej przestępczości, ale chyba nie tak istotną, jak wówczas przedstawiały to media. Były ważniejsze osoby? Tak, ale o tym dowiedzieliśmy się później. Był wtedy mocny wśród samych mocnych. On, Parasol, Słowik, Kaban, Wańka, Malizna. Liderzy gangu z Pruszkowa. Rozdawali karty wspólnie. Gra toczyła się pod ich dyktando. To był jeszcze czas, kiedy grupa pruszkowska solidarnie trzymała rządy nad dużą częścią gangsterskiej Polski. Pershing jako jeden z wielu organizował to. We współ z innymi, prawda, gangsterami, którzy byli recydywistami, mieli szacunek w mieście. Czy on na początku już był na równych prawach z Parasolem, braćmi? Tak. Był na równych prawach ze starymi pruszkowskimi. W
Czy dla niego miało znaczenie życie ludzkie? Czy gdyby była potrzeba, to by, nie wiem, szedł na wojnę z kałachem w ręku? Gdyby była taka potrzeba, to poszedłby i zabił. Wyjęła kartę SIM z telefonu komórkowego należącego do Pyrzynga i złamała ją. Zakopane jest rzecz miejscem pozbawionym jakiejkolwiek zemsty. Tam nie powinno dochodzić do żadnych rozbiżek. I tą zasadę złamano. Ja z Kolikowskim nigdy nie spotkałem się, nie rozmawiałem i była to dla mnie absolutnie obca osoba. Wyjęła kartę SIM z telefonu komórkowego należącego do Pyrzynga i złamała ją. Zakopane jest rzecz miejscem pozbawionym jakiejkolwiek zemsty. Tam nie powinno dochodzić do żadnych rozbiżek. I tą zasadę złamali. Ja z Kolikowskim nigdy nie spotkałem się, nie rozmawiałem i była to dla mnie absolutnie obca osoba. Pershing miał kiedyś podłożoną na zlecenie dziada bombę na wyścigach, no i tylko popielniczka mu podbiła oko. Czy on od tego pierwszego nieudanego zamachu na jego życie stał się ostrożniejszy? Czy w ogóle jakby się tym nie przejął? Nie, kompletnie się tym nie przejął. Podobno Pershing jednak czegoś się obawiał, doradzał się, nie wiem, bywał u jasnowidzów, u wróżek. Pershinga przyjacielem był jasnowidz Jackowski. I on to mu powiedział, że Pershing będzie żył 101 lat i umrze w łóżku. No, wyszło jak wyszło. No, doradzał się Jackowskiego i był pewny, że nie polegnie. 5 grudnia 1999 roku pojechał do Zakopanego. Pobawić się, pozjeżdżać na nartach. Jak na 45-latka jeździł dobrze. I jak to miał w zwyczaju, szybko. Na parkingu przed Polaną Szymoszkową dostał kilka kul. Wokół pełno ludzi, wszyscy przerażeni, bo egzekucja odbyła się na ich oczach. Całe Zakopane zastygło w przerażeniu, bo nigdy wcześniej nie dochodziło tu do takich scen. Z relacji świadków, którzy byli na miejscu, wiadomo było tyle, że najprawdopodobniej dwie osoby młode podeszły do samochodu, obok którego stał chyba, z tego co sobie przypominam, właśnie Pershing. I został poszczelony. Pershing był sam? Okazało się później, że na miejscu Pershing był razem ze swoją koleżanką, znajomą, przyjaciółką, która w tym czasie oddawała narty do wypożyczalni. Jej nie było bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Sytuacja była taka, że też nie jestem w stanie powiedzieć, w którym momencie kobieta ta wyjęła kartę SIM z telefonu komórkowego należącego do Pershinga i złamała ją. Zrobiła to w momencie, kiedy Pershing dogorywał, leżał na ziemi. Z relacji później wynikało tak, że po prostu chyba z jego bezrękawnika wyjęła telefon komórkowy, wyciągła kartę i złamała ją. Kaseta numer 2, strona pierwsza, z przesłuchania, z rejestracją przesłuchania świadka Wojciecha 9 grudnia 1999 roku w prokuraturze okręgowej w Krakowie. Chciałbym dodać, że byłem przypadkowym świadkiem całego tego zajścia i nawet w tej chwili, jak mówię o tym, uderza mnie krew do głowy i to wszystko, może jakieś nieścisłości w moich zeznaniach, polegają jedynie i wyłącznie na wielkim stresie, jaki przeżyłem. Widziałem osobę, i też mi się to wydaje, idącą w stronę samochodu Kolikowskiego z wyciągniętymi obydwiema rękami do przodu. Nie umiem powiedzieć, czy osoba ta trzymała pistolet w tych rękach, ale ręce miała złożone tak, jakby do trzymania obu rąk pistoletu. Były naczelnik Warszawskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Piotr Wróbel. To człowiek, który rozpracowywał gang Pruszkowski i znał gangsterów na wylot. Jakie były pierwsze ustalenia? Znaczy wskazania były generalnie od samego początku, że to jednak
tym razem już nie konkurencja, tylko, no, że tak się wyrażę, dawni sojusznicy, koledzy. Strzał w plecy. Dokładnie, tym bardziej, że na pewno sam Pershing się tego nie spodziewał, gdyż była taka nieformalna, niepisana umowa, że Zakopane jest miejscem pozbawionym jakiejkolwiek zemsty. Tam nie powinno dochodzić do żadnych rozliczeń. I tą zasadę złamano. Nie od razu zorientowałem się, że są to strzały. Potem automatycznie wskoczyłem do środka otwartego samochodu Polikowskiego. Tak bardzo wystraszony bo to już był huk, już sobie zdawałem sprawę, że najprawdopodobniej to są strzały. Następnie dostałem się z samochodu Kolikowskiego i zacząłem tak panicznie uciekać, wie pan. Po czym odwróciłem się i zobaczyłem bardzo wolno odjeżdżające czarny samochód marki Audi. Następnie doszła jakaś do mnie kobieta i powiedziała, że w czasie jak ja uciekałem, zostało oddane do mnie 2-3 strzały. W momencie jak ta kobieta mi powiedziała, że strzelano do mnie, ja dostałem chyba szoku albo czegoś. Śledczy uznali, że zabójcami Pershinga byli Ryszard Bogucki i Ryszard N., pseudonim Rzeźnik. Boguckiego zatrzymano w Meksyku. Rzeźnika osądzono później, bo uciekł do Niemiec. Obciążył ich trzeci uczestnik zdarzenia, Adam K., pseudonim Dziadek, zwerbowany na świadka koronnego. Oskarżono ich, że dokonali zabójstwa na zlecenie. Czy przyznaje się pan do popełnienia zabójstwa na zlecenie? Nie przyznaję się do prowadzenia do zorganizowanej grupy przestępczej oraz do zastrzelenia Pershinga. To był człowiek, który pochodził z południa Polski, z tego co pamiętam. Bardzo dobrze początkowo rokował jako biznesmen, jakieś luksusowe samochody sprowadzał, tego typu sprawy. No i później złapał gdzieś kontakt nie z tymi ludźmi, co powinien. No, tak się wciągnął w te interesy. W jakich relacjach Bogucki był zarządem Pruszkowa? Co żyłych. Był prawą ręką malizny. On sobie nie zdawał sprawy z konsekwencji pójścia, zastrzelenia kogoś. Stąd był niebezpieczny. To nie był rasowy gangster. To był jakiś kupiec, jakiś handlarzyk samochodami, który wszedł do grupy i chciał zabłysnąć, chciał świecić. Tego grudnia po śniadaniu Kolikowski razem z Radczyką i pojechał na Polanę Szymuszkową, gdzie Patrycja wraz z instruktorem udała się na stok jeździć na nartach. Natomiast Kolikowski jeździł razem ze znajomym Wojciechem i w godzinach rannych Niemiec poszedł do pokoju Boguckiego i tam chwilę rozmawiali. W popołudniowych Bogucki otrzymał informację telefoniczną. Po tym telefonie powiedział do Niemiec: Łysy jeździ na nartach na Polanie Szymuszkowej. Audi A6 pojechali na Polanę, po drodze odebrali zamówiony, kradziony samochód Audi 80, do którego wsiadł Bogucki i Niemiec. Przed 15 Kolikowski zakończył jazdę na nartach i poszedł do karczmy na obiad. Po wyjściu z karczmy Radczyka poszła zwrócić sprzęt narciarski, a Kolikowski poszedł na parking do samochodu. Zanim szedł jego znajomy Wojciech Hurski. Niemiec, Bogucki i Kot siedzieli w samochodzie Audi 80, kiedy Kolikowski znalazł się na wysokości bagażnika swojego samochodu. Bogucki wysiadł z Audi i przed opuszczeniem pojazdu powiedział do Kot, aby pod żadnym pozorem nie wychodził z samochodu. Wysiadł także Niemiec i zabrał ze sobą reklamówkę, którą miał obok siebie. Pierwsze strzał padły, gdy mężczyźni znajdowali się na jezdni w odległości około 3 metrów od Kolikowskiego. Bogucki podszedł bliżej i powiedział: no i co teraz? Po tej wypowiedzi wyjął spod kurtki broń palną w postaci pistoletu i oddał kilka strzałów. W tym czasie wyjął częściowo z reklamówki broń palną w postaci broni maszynowej i zaczął strzelać w górę, tak jakby na wiwat. Jak
Areszt śledczy przy Mikołowskiej w Katowicach. Tu odbywa wyrok 25 lat więzienia Ryszard Bogucki. Po raz pierwszy od aresztowania zgadza się rozmawiać z dziennikarzami. Dwa warunki. Autoryzacja wypowiedzi i obecność jego adwokatki. Pan go znał wcześniej? Nie. Ja z Kolikowskim nigdy nie spotkałem się, nie rozmawiałem i była to dla mnie absolutnie obca osoba. Zarzucono panu, że na zlecenie człowieka o pseudonimie Malizna po prostu zastrzelił pan zimną krwią Andrzeja. Tak, tak. Mało tego, że mi zarzucono, za to mnie również skazano. Stwierdzono, że są mocne dowody. Były zeznania świadków, były zapisy z kamer. Żadnych dowodów, nazwijmy to, materialnych w postępowaniu sądowym absolutnie nie było. Nieprawdą jest, że był jakikolwiek dowód natury materialnej, czy w postaci odcisków palców, dowodów DNA, czy w postaci nagrania z kamer wideo, to jest absolutną nieprawdą. Takie dowody nie zostały w toku postępowania ujawnione. Oskarżenia i podstawą skazania mnie za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego były zeznania niejakiego Adama Korczyka, pseudonim Dziadek. To był jedyny dowód w tej sprawie, który był jakoby podparty, bo pojawiła się konieczność podparcia tego dowodu, żeby można było skazać, zeznaniami Piotra świadka koronnego, Piotra Wierzbickiego obecnie, Krzysztofa Łoszka, czyli tacy etatowi świadkowie, generalnie rzecz biorąc prokuratury. Ci sami świadkowie, Piotr Wierzbicki i Krzysztof Eł, obciążali Boguckiego w sprawie o zabójstwo generała Marka Papały. Śledczy użyli w obu sprawach tej samej metody. Galeria świadków zesłyszenia, którzy na własne oczy niczego nie widzieli, ale nagle okazywali się wszechwiedzący. Przynajmniej jeden z nich kłamał w żywe oczy. Przyznali to nawet prokuratorzy. Świadkowie koronni wskazali także Maliznę jako zleceniodawcę zabójstwa Pershinga. Czego poróżniło ze starym Pruszkowskim? Poróżnił ich rok 98, kiedy to wyszedł i postanowił działać już sam, zorganizować swoją strukturę, a poza tym chciał troszeczkę pójść w legal. Już chyba go ta gangsterka też troszeczkę ubierała. Krótko przed śmiercią Pershing otworzył na wybrzeżu własną wytwórnię płyt fonograficznych. Podobno planował wydawać muzykę disco polo. Całkowicie legalnie, płacąc podatki. Szykował się do życia na powierzchni. Była jedna taka firma, którą żeśmy otworzyli wspólnie. Mówię tutaj o Italmarce. No to był bardzo ambitny plan. My w pierwszym kwartale 2000 roku mieliśmy do Skarbu Państwa oddać 1 000 000 000 złotych. Podatku. Tax free. To był zwrot podatku z papierosów kupionych przez Niemców w Polsce. Nie do końca ten biznes był też uczciwy. To nie był biały, z tych białych interesów, tylko z tych szarych. Przy okazji oczywiście zarobkowania legalnego mieliśmy fałszować faktury i mieliśmy dostawać grube pieniądze od Skarbu Państwa. Z jednej strony przeszkadzało jego dawnym kolegom to, tak, że legalizuje swoje interesy i się nie dzieli. Tak, że się nie dzieli przede wszystkim. Przede wszystkim to. Czy to był jedyny powód, dla którego stracili do niego zaufanie? Myślę, że tak, że był ten motyw finansowy, że po prostu nie chciał dopuścić ich do tych swoich interesów. Sprawcy. Wszystko zostali jasne. Zostali skazani. Myślę, że tak. Sprawcy skazani, motyw wydaje się dosyć logiczny, zrozumiały. Cieszy mnie, że myślisz, a martwi mnie, że nie myślisz Starza logicznie. Mi się myśleć, naprawdę. Nie, myślę, że myślę bardzo logicznie. Co w moim myśleniu wydaje ci się nielogiczne? Przede wszystkim... Albo w tym i w wyrokach brakuje niezawisłych motywu, prawdziwego, rzeczywistego motywu. Bo ten motyw, jaki się przypisuje tej sprawie, jest dla mnie naciągany. Znaczy motyw tego, że po prostu on zaczął... Usunąć faceta, bo robi na własną rękę, bo się chce zalegalizować. I się robi zbyt mocny i silny wobec nich. Daj spokój. Świat był wtedy pełen mocnych i silnych wokół nich. A ten świat się już kończył zresztą. Lepiej się dogadywać, niż się zabijać. Jeżeli on wszedł w legal, miał zarabiać pieniądze, to nie musieli go zabijać. Mogli próbować zarabiać obok niego. No, może on nie chciał. Nie było takich rozmów, z tego co wiem. Proszę? Nie było takich rozmów. Nie zgadzam się z tym motywem. Moim zdaniem on jest bardzo logiczny. Po prostu przestał być lojalny wobec grupy, zaczął robić, że tak brzydko powiem, na siebie.
i w perspektywie miał spore pieniądze. Ryszard Bogucki i Mirosław D., pseudonim Malizna, nigdy nie przyznali się. Jeden do zabójstwa, drugi do wydania zlecenia. Maliznę, skazanego na 10 lat więzienia, przed sądem apelacyjnym reprezentował słynny krakowski adwokat profesor Jan Widecki. W moim przekonaniu nie dlatego, że to był mój klient i że uważam, że wszyscy moi klienci są niewinni, ale uważam, że tutaj ja nie wiem, czy Bogucki zabił Pershinga. Nie wiem, czy Malizna do tego podżegał, czy nie, ale z materiałów sprawy, które ja znam, a znam akta procesowe dość dokładnie, uważam, że na to nie ma dowodów. Po pierwsze to było pomówienie świadka, który, nawiasem mówiąc, zeznawał w różnych fazach postępowania różnie i którego zeznania były niewiarygodne. On raz nie znał nazwiska Malizny, raz znał nazwisko. Drugi dowód, o ile pamiętam, to był dowód polegający na tym, że bezpośrednio po zabójstwie, już nie pamiętam, który z wykonawców rzekomo dzwonił do Malizny, bo dzwonił na jakiś numer telefonu, który był ustalony i założono, że jest to numer Malizny. A dowodem na to były zapiski innego członka grupy w jego brulionie, gdzie były wymieszane nazwiska, pseudonimy, numery telefonów, jakieś adresy. Ten sam telefon na innej stronie był w konfiguracji z innymi nazwiskami. Nie było żadnego poza tym mocno wątpliwym zapiskiem, nie było żadnego dowodu na to, że to był telefon właśnie Malizny. Proces Ryszarda N., rzeźnika, odbył się osobno. Przyznał się do udziału w zabójstwie, ale nie do strzelania. Twierdził, że siedział w samochodzie. Obciążył Boguckiego. Został skazany na karę 25 lat więzienia, którą nadal odbywa. Nie wyraził zgody na rozmowę z nami. Dlaczego nie pana obciążył? Strategia procesowa w sumie polegała na tym, że on się wpisał w treść wyroku procesowo, wpisał się w treść wyroku w Nowym Sączu, ponieważ to było dla niego najkorzystniejsze procesowo, przy jednym założeniu, że zmienił jakoby rolę w wersji podawanej przez Adama Korczyka, twierdząc, że to on był kierowcą, niczym nieświadomym uczestnikiem tego zdarzenia, natomiast bezpośrednim uczestnikiem tego zdarzenia i zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego miałby być ja, razem z Adamem Korczykiem. Ja w istocie nie wiem, kto dokonał zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego. W związku z tym ani nie mogę odpłacić mi pięknym za nadobne, ani też nie potrafię powiedzieć, co zdarzyło się w Zakopanem po moim wyjeździe z Zakopanego między godziną 13 a 14. Wyjeżdżając z Warszawy już byłem chory na ostre zapalenie płuc. 5 grudnia ja nie byłem w stanie brać udziału w tak ekstremalnych wydarzeniach jak jazda na nartach, oczekiwanie czy zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego, które, jeśli się nie mylę z akt, wiem, że miało chyba przebieg dosyć dynamiczny. No. Połączenie tego z ostrym zapaleniem płuc, połączone z odwodnieniem organizmu, wydaje się absolutnie niemożliwe. Gdzie pan mieszkał w Zakopanem? W hotelu Bankowiec. Jakim? W hotelu Bankowiec. Bankowiec. A nie? Również w hotelu Bankowiec. Podobnie zresztą jak i Adam Korczyk. Zastanówmy się nad wersją Boguckiego. Rozmawialiśmy z nim razem. No tam jest całe mnóstwo nieścisłości, moim zdaniem. Ale jest logiczne. Poczynając od tego, że nie mógł być na miejscu zabójstwa, bo był chory. Zupełnie abstrakcyjnie to brzmiało. Przepraszam, że to brzmi abstrakcyjnie. Do tego zameldował się w hotelu Bankowiec, bynajmniej nie pod swoim nazwiskiem. Więc chyba, że to zrobił w tej gorączkowej malignie, ale to nie mi w to uwierzyć. Nie, no zawodowej ostrożności zawsze może tak robić. Co ciekawe, nie on jeden z tego, co kojarzę, zarejestrował się pod fałszywym nazwiskiem, bo tak samo zrobił Kort. A nie, też się nie zameldował pod swoim nazwiskiem, tylko jako Tomasz Przybyła. Zostawmy nie na boku, a zajmijmy się Boguckiego, bo przynajmniej znamy jego argumenty. I znamy jego zwyczaje. On niejednokrotnie, gdziekolwiek nie jeździł, meldował się podając inne nazwiska. Bez przyczyny często uzasadnionej. Ale to jest ważne właśnie, że nie był tam sam. Dla mnie najważniejsze są zeznania mieszkanki Zakopanego, która mówiła, że po tym zabójstwie mieszkali u niej w domu. Mhm. Dziadek
I trzeci mężczyzna, Mariusz, który na pewno nie był Bogucy. Mhm. No, ale... Skąd się wziął? No dobrze, a czy musieli wszyscy znowu mieszkać w tym samym mieście? A skąd się wziął Mariusz? No nie wiem, może był kolejnym jakimś kierowcą, który im pomagał, może przyjechał akurat do Zakopanego. To... Mogło być tak, mogło być tak. No, no i takie ale mamy jeszcze... dywagacje tak, cały czas. Oczywiście, no, ale sąd przychylił się jednak do tych dywagacji, które... Też, które ja też absolutnie uważam jako słuszne, wydają natomiast... bardzo subiektywne wyroki na podstawie często dziwnych materiałów dowodowych i często bardzo. Jest tak, że jeden sąd na podstawie tego samego materiału dowodowego uznaje człowieka winnym, a drugi go uniewinnia. Uznaje, że ten sam materiał jest bardzo zupełnie odmienną wymowę. Ani wobec jednego, tutaj ani dwa sądy podzieliły. Ale są jeszcze dwa sądy różne. Warto o tym pamiętać, że to nie ten sam sąd ich wskazał. Żeby była jasność. Każdy współpracował z kimś tam. Jeżeli człowieka ten ułop, czy te służby tak pilnują, to te służby pilnują go też w Zakopanem w niedzielę, 5 grudnia. Czy pan zabił Andrzeja Kolikowskiego w pseudonim Pershing? Żeby była jasność. Każdy współpracował z kimś tam. Jeżeli człowieka ten ułop, czy te służby tak pilnują, to te służby pilnują go też w Zakopanem w niedzielę, 5 grudnia. Czy pan zabił Andrzeja Kolikowskiego w pseudonim Pershing? Ponownie w Pruszkowie. Na Żbikowie życie toczy się w starym, powolnym rytmie. Na rozmowę zgadza się człowiek z bliskiego kręgu Pershinga, jego kolega jeszcze od lat młodzieńczych. Uważa, że ze śmiercią Andrzeja musiały coś wspólnego mieć służby specjalne. W końcu ułop od lat go monitorował. Chodzili za nim krok w krok. Dobra, ale ułop, dlaczego? Żeby weszła, kwestia olbrzymich pieniędzy, ja to opowiadałem, jakie pieniądze, to weszła już kwestia tych maszyn, to były miliardy, to oni już zaczęli zbierać takie pieniądze, że oni zaczęli przeszkadzać i po prostu no, trzeba było zrobić ten porządek. Miały być wielkie przedsięwzięcia, włącznie z fabrykami w Bratysławie, w Bułgarii, w Rumunii, wykupowanie jakichś zakładów. To już, no wie pan, to wszystko miało być związane z fonograficznym, no i po części taki tekstylno-odzieżowy. Od nich pieniądze szły na wybory, na partie, na różne rzeczy. Wszyscy mogą im nachuchać. Także to wszystko było robione, wie pan, przez mądrych ludzi. Oni byli tylko jako te ręce do zrobienia tych pierwszych pieniędzy. Na pierwsze pieniądze już nie musieli potem strzelać, no bo same wpadały z hazardów i z różnych innych rzeczy. Czy to możliwe, że Pershing współpracował z ułopem? Żeby była jasność. Każdy współpracował z kimś tam. Każdy kogoś się radził, z kimś współpracował. Nazywało się to tak, że mam układy z psami i wiem to i to. Ale to nieprawda. Każdy, kto był na górze, musiał być współpracownikiem policyjnym. Musiał? Dlaczego? No po prostu, no musiał, bo inaczej by był aresztowany. Droga do Sosnowca. W tamtejszym więzieniu przebywa Adam Dudała. Bliski znajomy Pershinga z lat 90. Razem wybierali się na wypady po Polsce. Adam widział na własne oczy funkcjonariuszy po cywilnemu, którzy wciąż snuli się jak ogon za Pershingiem. Nawet się z tym nie kryli. Na przykład Andrzej sam opowiadał, że chodzi ktoś za nim, że ułop go... Tak, Andrzej, to nie było żadną tajemnicą, nawet w momencie, kiedy byliśmy w Łusce, również
prowadził go cały czas UOP. Nawet wiedzieliśmy o tym, że jeśli chodzi o jego osobę, to jest specjalna antena zrobiona do nasłuchiwania jego, że z jakiegokolwiek by aparatu dzwonił, czy to jest ze stacjonarnego, czy komórki, zostanie wychwycony jego głos i przez komputer i tak dalej. A on mówił, że to UOP? Tak, tak, na tamten czas tak, że to UOP. Czyli właściwie oni cały czas mu towarzyszyli, tak? No, można tak powiedzieć, no. Były sytuacje, gdzie było widać tych panów, tych ludzi, prawda? Aczkolwiek, no, nie za każdym razem. Z tego wniosek, że mogli być w Zakopanem i też go obserwować. I też na parkingu. Wie pan, że redaktorze, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz bardzo słabe pytanie. Mogło tak być, oczywiście, że tak. Pershing był obserwowany przez ludzi służb. Mhm. Nie wiem jakich. Niektórzy mówią, że to był UOP, Urząd Ochrony Państwa. Mogą być inne służby. Mógł być jakiś wywiad, kontrwywiad wojskowy, cholera wie. No więc jeżeli człowieka ten UOP czy te służby tak pilnują, to te służby pilnują go też w Zakopanem w niedzielę o godzinie 16, 5 grudnia. Może to się działo pod okiem kogoś ze służb, który na przykład niekoniecznie wykonywał zadanie służbowe, a zorganizował taką prowokacyjkę, która skończyła się śmiercią człowieka. No ale to pozostaje też pytanie dokładnie takie samo, jak przy tym drugim motywie, po co? Bo komuś przeszkadzał na przykład, bo wchodził za bardzo w rynek automatów do gry, a ten rynek automatów do gry był kąskiem politycznym. Być może służby też miały jakiś apetyt na ten tort. Nie uważam, że wszędzie działają służby, uważam, że przy Pershingu służby były żywotnie zainteresowane przebiegiem zdarzeń. Nie wiem jakie, nie chcę nikogo oskarżyć. Wiem, że jeżeli go monitorowały, to musiało być też w Zakopanem. Dlaczego do tej pory nie wyszedł żaden materiał z tej strony? Ja w każdym razie chcę wierzyć, że czasem ten wymiar sprawiedliwości u nas działa odpowiednio. I wierzę, że tak w tej sprawie było. Czy pan zabił Andrzeja Kolikowskiego pseudonim Pershing? Nie zabiłem Andrzeja Kolikowskiego pseudonim Pershing i tymi okolicznościami, które o tym świadczą, próbuję po wielu, wielu latach zainteresować i sąd, a w szczególności prokuratora generalnego, licząc na to, że podejmie działania z urzędu w tej sprawie. Bogucki, chociaż odsiaduje wyrok prawomocny 25 lat, tak. On do tej pory idzie w zaparte, mówi, że tam nie był. To jest linia obrony tego człowieka. No. Już teraz nie ma przed kim się bronić, wyrok zapadł. Wyrok zapadł. Widocznie jest niesłusznie w swoim mniemaniu skazany. No, życie zna takie przypadki, to wiele przypadków. Bogucki, polskie więzienia są pełne osób, według nich niesprawiedliwie osądzonych. Częściowo to się... Częściowo tak. No. Jest taka stara zasada w tym środowisku, że przyznać i umrzeć zawsze jest czas.